Cześć, jestem Maria. Studia na kierunku rolnictwo skończyłam w Poznaniu w 2001 roku. Od 15 lat pracuję w redakcji miesięcznika Top Agrar Polska. Zaczynałam jako redaktor w dziale uprawa. Dzisiaj jestem zastępcą redaktora naczelnego. Chciałabym Was bardzo zachęcić do studiowania na tym kierunku, bo ja zapewne nie byłabym dzisiaj w tym miejscu, w którym jestem, gdyby właśnie te studia. A poza tym pamiętajcie, te studia dają ogromne możliwości. Przede wszystkim możecie pracować praktycznie na całym świecie. A po drugie, w rolnictwie nie ma nudy. Każdy rok jest inny, każde pole jest inne. Jeśli nie chcecie się nudzić, wybierzcie rolnictwo. Cześć, mam na imię Pamela. Studia rolnicze ukończyłam w 2019 roku, ale już podczas studiów miałam okazję pracować w jednej z większych dystrybucji środków produkcji rolniczej w Polsce. Wybrałam kierunek rolnictwo, ponieważ od zawsze interesowałam się rozwojem roślin, a także ich szkodnikami i chorobami. Moim zdaniem kierunek rolnictwo jest świetnym kierunkiem, bardzo elastycznym. Po tym kierunku możecie pracować zarówno w terenie, tak jak ja, pracując jako doradca w firmie nasiennej Top Farms, ale także w laboratorium, czy w różnych innych sektorach związanych na przykład ze środkami ochrony roślin, nawozami i podobnymi. Zachęcam Was, abyście podjęli ofertę studiów na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku rolnictwo. Cześć, jestem Filip. Na co dzień studiuję rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Wybrałem ten kierunek, ponieważ rolnictwo to moja pasja. Równocześnie jestem reprezentantem Polski w kajakarstwie i reprezentuję nasz kraj na arenie międzynarodowej. Studia pozwalają rozwijać wiele pasji i zainteresowań jednocześnie. Karolina Frąckowiak, absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, dzisiejszego Uniwersytetu Przyrodniczego, kierunku rolnictwo, specjalności agronomia, specjalizacji chemia rolna. Chciałabym powiedzieć, że studia rolnicze na Uniwersytecie Przyrodniczym dały mi bardzo duże podstawy do podjęcia pracy w tak zwanym szerokim biznesie rolniczym. Tą pracę rozpoczęłam jako agronom, zajmowałam się doradztwem głównie dotyczącym nawożenia, czyli była to kontynuacja moich studiów. W dniu dzisiejszym jestem m.in. prezesem Yara Poland, a także osobą, która zarządza sprzedażą w kilkunastu krajach Europy Środkowej i Wschodniej w firmie Yara. Chciałabym powiedzieć, że studia rolnicze dają naprawdę bardzo szeroką perspektywę i ich ukończenie daje dużą możliwość zdobycia pracy. I my na dzień dzisiejszy widzimy taką potrzebę, widzimy niedobór osób, które są odpowiednio wykwalifikowane. Dlatego chciałabym bardzo serdecznie Was zachęcić do tego, abyście kończyli, najpierw poszli, a później ukończyli studia rolnicze. No a dalej czekamy tutaj na Was jako naszych przyszłych pracowników. Cześć, nazywam się Grzesiek i skończyłem rolnictwo w 2013 roku na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Oczywiście wybrałem ten kierunek studiów dlatego, że prowadzę dzisiaj gospodarstwo rolne. Jeżeli Ty interesujesz się rolnictwem, a nie masz gospodarstwa rolnego, to nic nie szkodzi. Jest to kierunek bardzo, bardzo uniwersalny. W zależności od tego, co jeszcze lubisz, możesz pójść w odpowiednim kierunku związanym czy to z maszynami rolniczymi, czy to z chemią, z nawożeniem, z badaniem gleby. Być może w przyszłości założysz jakąś firmę, która będzie współpracować z rolnikami, bo my naprawdę tego potrzebujemy. Po skończeniu takich studiów naprawdę masz niezłe pole do popisu. Cześć, mam na imię Julia i jestem świeżo upieczonym inżynierem rolnictwa. Jeśli myślisz, że jest to kierunek tylko i wyłącznie dla osób, które wiążą swoją przyszłość z uprawą roślin lub chowem zwierząt, jesteś w błędzie. Ja wybrałam ten kierunek ze względu na swoje zamiłowanie do biologii. Ukończyłam liceum ogólnokształcące o profilu biochemicznym i chciałam dalej rozwijać swoją wiedzę na temat przyrody, z którą mogę mieć kontakt praktycznie wszędzie. Jeśli Ty też zachwycasz się widokiem dojrzewających zbóż i zapachem skoszonego siana, to uwierz mi, że jest to kierunek dla Ciebie. Studiuj z nami rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Cześć, jestem Klaudia. A ja Michał. Studia na kierunku rolnictwo ukończyliśmy w 2015 roku. W trakcie tych studiów mieliśmy możliwość odbywania najróżniejszych praktyk, staży, a także pracy w różnych sektorach rolnictwa. Obecnie wspólnie pracujemy w przedsiębiorstwie zajmującym się uprawą roślin metodami ekologicznymi. Jest to wspaniała przygoda, choć na początku mieliśmy pewne wątpliwości, czy damy radę świeżo po studiach w tak dużej firmie
Jednak okazuje się, że po takiej uczelni, z taką kadrą, z takim wykształceniem nie mamy się czego bać i wszystko jest możliwe. Dlatego jeżeli nie chcesz, aby twoje życie było monotonne i chcesz, aby każdy dzień był inny, wybierz ten kierunek studiów. Pozdrawiamy. Czołem. Cześć, mam na imię Paweł, jestem absolwentem kierunku rolnictwo na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Studia ukończyłem w 2010 roku. I jakbym mógł teraz ocenić te 11 lat swojej pracy zawodowej, to na pewno studia bardzo mocno przełożyły się na moją wiedzę praktyczną, którą mogłem w tej pracy właśnie wykorzystywać. Obecnie pracuję w koncernie, w firmie Corteva AgriScience, gdzie zajmuję się rozwojem produktów i technologii upraw zbóż, kukurydzy oraz buraków cukrowych, a wcześniej przez prawie 10 lat pracowałem w jednej z największych firm dystrybucyjnych w Polsce, w Chemirolu. I jestem bardzo wdzięczny uczelni, że mnie przygotowała do tego, aby stawić czoło praktyce. I jeżeli się zastanawiacie się nad tym, jaki kierunek wybrać, to na pewno, jeżeli lubicie biologię, chemię czy geografię, to jest to kierunek, który scala te wszystkie dziedziny nauki i pozwala naprawdę w fajny sposób spojrzeć w przyszłość i rozwijać się, a to jest w życiu najważniejsze. Cześć, jestem Przemek. Skończyłem studia na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunku rolnictwo w 2020 roku, a teraz pracuję jako doradca w firmie Invigo. Wybór takiego kierunku studiów był dla mnie naturalny, bo moi rodzice prowadzą gospodarstwo, więc całe życie mam z tym styczność i rolnictwo tak czy siak mnie interesuje, ale to wcale nie znaczy, że jest ono zarezerwowane tylko dla tych, którzy są z gospodarstw. Rolnictwo jest interdyscyplinarne, więc każdy znajdzie tutaj coś dla siebie. A uwierzcie mi, że pole do działania jest naprawdę duże. Cześć wszystkim, nazywam się Tomasz Kosmowski. Agronomię na Wydziale Rolniczym ukończyłem w 2011 roku. Dzisiaj prowadzę czy zarządzam gospodarstwem na Dolnym Śląsku o powierzchni kilku tysięcy hektarów. Z całego serca polecam wszystkim ten wydział, zwłaszcza agronomię, osobom tym, które kochają rolnictwo, ponieważ daje nam one szerokie możliwości pracy po ukończeniu studiów. Gorąco polecam i pozdrawiam. Cześć, mam na imię Zuzanna. Studia na kierunku rolnictwo ukończyłam w 1999 roku. Aktualnie pracuję na stanowisku profesora w Katedrze Agronomii. Jestem także prodziekanem do spraw studiów. Ukończone studia pozwoliły mi realizować pracę, która jest moją pasją. Jeśli także coś takiego masz w planach swoich życiowych, zapraszam, studiuj z nami.